Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Mieliśmy 3 dni niestety innej serii, a to już ponieważ nie było mnie w domu i musiałem coś wrzucić na szybko, dlatego myślę, że teraz sobie troszeczkę Planet Craftera nadrobimy. Tylko tak, co my tu mieliśmy robić? Na jakim etapie w ogóle jesteśmy? Bo ja powiem szczerze, troszeczkę już nie pamiętam. 14,5 do ciekłej wody. Jak nam tutaj to wszystko leci? Ciepło, lipa. Ciśnienie, no tak średnio. Więc dzisiaj myślę, że będę chciał sobie delikatnie to rozwinąć. W ogóle jak nasza warzywka. 34, dobra, sobie rośnie. To sobie rośnie. I z tego co pamiętam, tak, ostatnio te super stopy sobie ogarnialiśmy. Czy ja mam plecak już T4? Mam T4. Zbiornik tlenu T3. Tu jest T4. Jeszcze kobalt jest potrzebny. I myślę, że śmiało możemy sobie... Chwilo. Śmiało możemy sobie zrobić. Co nieco. Kobalt jest tu. Zbiornik tlenu właśnie... W sumie czemu ja to odrzucałem? Wszystko nie wiem. Robimy zbiornik T4. No i fajnie. 370 max. Myślę, że jak najbardziej nam się to przyda. Buty zręcznościowe. Niestety chyba jeszcze nie mamy tego do ulepszenia. A nie, mamy. 2 razy tkanina. Nawet tkaninkę mamy. Więc sobie od razu butki również ulepszymy. Na te 2. No jest, szybciej jest. Dobra, dynkę sobie zjemy. I myślę, że jest git. Myślę, że jest git. Dobra. Tylko tak, czego my potrzebujemy i co możemy zrobić? Może byśmy coś w końcu porobili nowego. Podgrzewacze te 3 możemy robić, niszczarkę możemy robić. Hodowca żywności mamy już 3 sztuki, więc na razie nam wystarczy. Pręt uranowy, ekstraktor rudy, tylko nie mam tego 8. Nie mamy tego 8. To jest stacja rzemieślnicza T2? Tak. To jest stacja rzemieślnicza T2. Antena komunikacyjna odbiera transmisję z kosmosu. Używaj w połączeniu z ekranem transmisyjnym. Mamy ekran transmisyjny, nie mamy ekranu transmisyjnego, czyli żelazo, 2 krzem. Dwa krzem i magnes tam był. I żelazo oczywiście standardowo tutaj w naszej skrzyneczce sobie leży. Ekran transmisyjny. No i tak w sumie trochę lipa wyszła. Czy ja zniszczyłem biurko? The fuck? Czemu tego podnieść nie mogę? No bez... O, wystarczyło kliknąć. Wystarczyło kliknąć, ja nie wiem. Ja jestem udany. No i tak, teraz i to nam nie idzie. Nie no, musimy zrobić to porządnie. Musimy zrobić to porządnie. Dobra. Ekran terraformacji, to był ten mały ekranik? Nie. Ekran transmisyjny, tylko nie będziemy widzieć trochę terraformacji, no ale dobra, to nie przeszkadza. Ekran energii również. Myślę, że tak wystarczy. I ekran schematów. Myślę, że też tak wystarczy, dobra. Brak anteny. Co jest potrzebne do anteny? Tytan, krzem, aluminium. Ale to nie to było chyba, to było to. Tytan, krzem, aluminium i żelazo. Tytan, żelazo... to był krzem. I jedno aluminium. Nie mamy aluminium w ogóle już. Znaczy, została ostatnia sztuka bodajże. Więc też tak nie za dobrze. Okej. Okay. Na razie sobie wstawmy to tutaj. I jak to nasza antenka? Wiadomość od Santiel Corp. To jest automatyczna wiadomość. Od skazany GP8971L. Decydujesz się zamienić wyrok na ekstradycję. Jeśli chcesz uwolnić się od wszystkich zarzutów przeciwko tobie, będziesz musiał całkowicie terraformować tę planetę. Nasze czujniki będą okresowo skanować twoje postępy i przesyłać ci wymagane schematy. W żadnym wypadku nie próbuj kontaktować się z Santiel Corp. Jeśli nasze czujniki nie wykryją żadnego postępu w procesie terraformacji, zostaniesz uznany za zaginionego, a zarzuty nie zostaną wycofane. Nie możesz domagać się własności niczego na tej planecie. Możesz używać tylko surowców znalezionych na planecie, aby zwiększyć wskaźnik terraformacji. Nie możesz opuścić tej planety, dopóki terraformacja nie zostanie zakończona.
Rok 3058. Wow. Wow, wow, wow. No spoko luzik, ziomki, poziomki. Tylko tak, jeżeli chcemy sobie zrobić jakiś podgrzewacz, mamy tam bodajże jakiś pręt, prawda? Nie mamy prętu. Chyba, że jest gdzieś tu. To wątpię, ale dobra, nie ma. To sobie też od razu ogarnimy, bo ja zaraz to porozpierdzielam i... Właśnie, tu jest... W sumie jedzenie możemy tu zostawić. Jedzonko możemy tam zostawić. Jedzonko i nasionka. Znaczy się. No i jedzonko też. Dobra, segreguj. To niech zostanie tu. Na razie to możemy wrzucić. Jest nam niepotrzebne. Sobie też zostawimy. Odwrotnie. Odwrotnie. Pyk. Pyk. No i tu mamy pustą skrzyneczkę w końcu. Tylko tak, tu mamy krzem. Tam było trzeba chyba 9 sztuk. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akurat będziemy mieć wszystko. Akurat będziemy mieć wszystko. Jest jeszcze krzem, tytan, aluminium. Ostatnie aluminium, krzem. I nie mamy tytanu. Puck mi. Wody też nie mamy. W ogóle musimy sobie zrobić ten zbiornik na deszczówkę. Właśnie, to jest chyba bardziej teraz potrzebne w tej chwili. Teraz bardziej potrzebne w tej chwili. Shiro, ty to jak ktoś pierdykniesz. Dobra, to na razie odpuszczamy sobie ten podgrzewacz T3. Zobaczymy, co potrzebujemy do kolektoru deszczu. Żelazo, magnes, kobalt, super stop. Jak to wygląda? Już zapomniałem, co było potrzebne. Ja to mam taką pamięć jak żelazo. Dobra, kolektor wody atmosferycznej. Na razie zrobimy sobie to gdzieś tutaj, myślę. Można bardziej w płaskim terenie. Niedobór mocy, świetnie. Jak to wygląda w ogóle? Aha, czyli tutaj się zbiera woda po prostu, okej. Okay. Jak tam nasz prąd? Bo widzę, że wszystko wygasło. No właśnie, nic nie ma. Za mało mocy, to wiem. Zużycie 213, produkcja 209. Co potrzebujemy do tej atomowej? Super. 100 razy 3, 2 razy butelka wody i pręt uranowy, którego oczywiście nie mamy. Uranu potrzeba razy sporo. No dobra, to zrobimy sobie na razie... No nie mam aluminium. 2 razy kobalt, żelazo i krzem. 2 razy kobalt, żelazo i krzem. Czy jest tu jakiś kobalt? Czy jest tu jakiś kobalt, który byłby bardzo pomocny? O, no tak, zapomniałem, że ja mogę latać teraz. Już chyba mogę zrobić, prawda? Pamiętam ten podstawowy. Przynajmniej ten podstawowy. Dobra. Na razie niech będzie tak. Ja wiem, że tutaj jest wszystko jeszcze nie tak, jak powinno. Pręt uranowy możemy sobie zostawić. Tylko tak, nie mamy tlenu, a ja bym chciał pójść sobie ogarnąć troszeczkę energii. W ogóle to jest tyle do roboty, że ja pierdzielę. Musimy zrobić sobie sporo kapsułek tlenowych, więc od razu pozbieramy sobie troszeczkę kobaltu. Troszeczkę kobaltu, może też trochę tytanu pozbieramy, bo widziałem, że tam już go chyba nie było. I od razu tutaj zauważyłem, że pewien widz kazał mi przestać wciskać spację, więc dobra. Już nie wciskam. To, że on skacze, dlatego, że to jest automatyczna spacja, widzicie? Dobra. Jeszcze więcej kobaltu. I myślę, że sobie pójdziemy na jakąś wyprawę. Myślę, że pójdziemy na jakąś wyprawę. Tylko tak, potrzebuję jeszcze z jednej wody. Z jednej wody nie potrzeba. W ogóle zauważcie, że latamy tam, gdzie patrzymy, czyli... Nie da się na przykład lecieć tak i do góry, nie? Tylko trzeba patrzeć na przykład do góry i wtedy polecimy. Tak dziwnie skonstruowane. O, już jedna woda jest. Ej, to w sumie spoko zbiera. Spoko zbiera. Naprawdę spoko. Okej, okay, robimy oczywiście sobie kapsułki tlenowe, ze 3 sztuki. Ups, nie ten klawisz. Tytan sobie odłożymy. W ogóle otrzymano nową wiadomość, uuu. Czemu tutaj ten krzem siedzi?
To jest dobre pytanie. Kobalt zostawiamy, krzem zostawiamy, butelka wody jest i nowa wiadomość. Specyfikacja twojej planety, identyfikacja bez nazwy, własność korporacji bez roszczeń, poziom zamieszkania 0. Sektor Izityal Prime, historia nieznana. Planeta bez nazwy znajduje się w sektorze Izityal Prime, sektorze sprzed cywilizacji, przez którą przepływają głównie statki handlowe podróżujące między dużymi portami kosmicznymi. Sektor liczy 842 planety i 13511 gwiazd. Ma szerokość 7000 paraseków. Został zidentyfikowany jako jeden z możliwych kandydatów do przyszłej kolonizacji. Widzę, że ten sam rok jest. Bo coś śmierdzi? Ej. Coś się jara? Dobra. Cięcie muszę zrobić. Oczywiście, jak zwykle udany. Wydawało mi się, że coś się pali. Na szczęście nic się nie pali. Bo ogólnie w tej chwili troszeczkę pracuję nad pewną rzeczą elektroniczną. I w tej chwili ładuję pewną rzecz, dlatego tak się bałem, że coś się może palić. Musicie mi to wybaczyć, ale czasem tak bywa. Tam jest jakaś skrzynia, widzę już. Polecimy sobie teraz w tamtą stronę. Myślę, że już możemy to zrobić. To jest skrzyni. Racje, aluminium, dobra, zbieramy wszystko. Rozbieramy, bo i tak się przyda. No, kuszą mnie te zakamarki, żeby posprawdzać. Kuszą. Ale tu chyba nic nie ma. To jest żelazo, okej. Co my tutaj mamy? To samo, co i tam. Ale widzę, że się temperatura biomu zmieniła delikatnie. W ogóle jakieś wielkie kawałki skalne są. Ciekawe, czy to się da wydobywać. O, widzę skrzynię. I widzę jakiś wrak. O kurde. Super. Co tu mamy? Schemat mikrochipu, świetnie. Racje żywnościowe. Trochę irydu. Trochę lodu. Co my tu mamy? Co to jest? Jakiś wrak. Tylko czy da się do niego dostać? Chyba się da. A jakże? Ile aluminium? Świetnie. Aluminium jest priorytetem w tej chwili. W ogóle ja sobie zrobię tutaj jakąś bazę wypadową na wszelki wypadek, bo widzę, że tlen nam niestety nie rośnie. Więc myślę, że nie będzie problemem sobie stworzyć tu jakąś taką bazę. Coś takiego. Czemu nie ma? Standardowo. A, akurat tutaj był. Dobra, naładujmy się. Myślę, że możemy sobie również zrobić jakąś skrzyneczkę, taką jedną tutaj, żeby jakieś takie właśnie śmieci pozostawić, typu jedzenie na razie. Iryt, uran. Możliwe, że potem nam się to przyda. Ale na razie nie. Na razie się nie przyda. Dobra, wszystko w jedno. Rozbieramy ten śmietniczek. Tam kobalt w ogóle jeszcze leży. To możemy rozebrać, a to możemy zebrać. Jeszcze aluminium jedno zostanie. Ale to spokojnie. Dobra, kobalt zostawiamy. Żelazo też. Nie jest nam to w tej chwili potrzebne, niezbędne do życia. Okej, jak to wygląda? Jeszcze jedną skrzynię zrobimy. Na zaś. Za daleko od ściany, dobra, mniejsza o to. Nieważne. Chipy oczywiście biorę, bo to jest priorytet, po co my tutaj w ogóle przychodzimy. Jestem ciekaw, ile tych chipów jest. Rozbieramy ten grejdołek. Nic tu jeszcze nie ma, bo czasem są te takie malutkie skrzyneczki jeszcze. Ale chyba nie. Chyba nie. Ja nie chcę tego rozkładać. Żelazo zostaw, tu sobie uporządkujmy. I lecimy dalej.
Liczę, że znajdziemy ten osm, który jest bardzo potrzebny. O, skrzynia. Jedynie aluminium. Tak w ogóle sobie przypominam, w ogóle tu też coś jest. Przypominam sobie, i tam coś jest, przypominam sobie, że przecież mieliśmy tam bodajże jedną miejscówkę, która była, kochani, jeszcze zamrożona. Więc tam też musimy się przejść. Myślę, że może być tam coś ciekawego. Kolejna skrzynia. Złota? Niestety chyba nie. Dobra, zbierzmy to wszystko. Tak będziemy robić, że zaraz jakąś bazę wypadową, więc luz. Pręt uranowy. Kręcik, pokręcik. Panel słoneczny T2, niestety już więcej wziąć nie mogę. A szkoda. Wypijmy się wody. Aluminium zbierzemy. Kobalt na razie nie jest potrzebny. Kolejna skrzynka. Kurde, ile tych skrzynek tu jest? Sporo tego. Tylko ja już nie mogę zbytnio nic zostawić. Kolejna woda. Dobra, będziemy wiedzieć, że coś tutaj jest. Będziemy wiedzieć, że coś tu jest w ogóle z tak czerwoną. O, i tu chyba kolejna jaskinia z irydem, prawda? Coś tu jest zamrożone. I to jest chyba ten nowy surowiec. Rozpocznie o 100 tysięcy nanokelwinów, tak? I tylko i wyłącznie trochę irydu tutaj na razie zdobędziemy co najwyżej. I myślę, że możemy zacząć szybko robić tytan. Kurde, tytanu nie ma. Tam na razie wyrzuć. Tytan. Pyk. Do kolejnej dobudówki potrzebujemy tytan krzem. Krzem wyrzuciłem chyba przed sekundą. Go pewnie teraz nie znajdę. To jest tytan? Tytan. Mówię, krzem wyrzuciłem i go teraz nie znajdę, cholera. To chyba ten. Tak, to był ten. To był ten, na szczęście. Wyknijmy to. Dobra, czyli tu już byliśmy. Jeżeli chcemy zdobyć osm, musimy bardziej postarać się z grzaniem tego wszystkiego. Musimy ogrzać jak najbardziej tą planetę. W ogóle mogę sobie jeszcze wziąć przy okazji te rzeczy, które pozostawiałem tutaj aż na to. Panel słoneczny T2. To jest aluminium. Krzem możemy wyrzucić. Ja wolę aluminium. I trochę z tym aluminium zaczyna się robić problem. Trochę się z tym aluminium zaczyna robić problem, bo no niby jest to aluminium, ale trzeba dosyć się nalatać, żeby cokolwiek zdobyć. To już mi się mniej podoba. To już mi się mniej podoba. Aluminium? Aluminium. Zbieraj to aluminium, zbieraj. To też jest aluminium chyba. Czyli chyba mamy w końcu jakoś tak randomowo generowane to aluminium na tej mapie. W tym biomie. To bardzo mnie cieszy. Aluminium? Aluminium. Dobra, wrzucę jeszcze magnes. Starczy na razie. Widzę, że też jest kolejne, ale to już będę wiedział, że tu jest aluminium. Dobrze. Kapci się napije. Zimne jak cholera, ale można powiedzieć, że frappę. O godzinie 16 pić zimną kawę, którą się zrobiło o godzinie 13. Oj, ja to jestem. I zaraz przejdziemy się jeszcze w tamto miejsce, zobaczyć, czy już przypadkiem się to roztopiło, czy jeszcze nie. No i spoko, tego aluminium naprawdę nam przybyło. Przybyło.
Pręt uranowy jeden mamy niby, więc dwie butelki wody. Czy nam się woda już zgromadziła? Zgromadziła się? Oczywiście, że tak. Fajnie. Nie musimy zbierać lodu. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Dobra. Do tego był potrzebny super stop razy 3. Będę pamiętać. Będę pamiętać. I z prądem przynajmniej trochę odpoczniemy już. Z prądem odpoczniemy, mamy go teraz pewnie aż nadto. Oczywiście, że tak. Prawie 100 kWh. Prawie 100 kWh, czyli możemy zacząć znów robić krzem tytan. Znów możemy zacząć robić nasze dyrdymałki tutaj. Krzem. Tylko pręt uranowy. Podgrzewacz te 3. Tu mieliśmy tylko te dwójki. Nie, no jest różnica 28, 4,5. I ciepło trochę ruszyło. Ciepło trochę ruszyło. Oczywiście jak zwykle. Ja będę miał teraz na tyle irydu, żeby go... Pewnie nie. Na pewno nie. Krzem zostaje. Tytan. Krzem zostaje. Iryd. Żelazo. Okej. Okay. Wygląda to jak wygląda. Trochę tego musimy jeszcze pozbierać niestety. I tak, interfejs. Zablokujmy sobie te 4 chipy. Ekran mapowanie. To chyba jakaś mapka. Satelita GPS. Rakieta z informacją o mapie. Tam chyba było. Satelita GPS T2. Trochę sobie tego odblokowaliśmy. W razie chowamy to tu. Idę po iryd jeszcze. Idę po iryd, bo iryd bardzo nam się przyda. Iryd bardzo nam się przyda. Musimy jak najwięcej tego ciepła teraz zgromadzić. Więc teraz full focus na irydzie. I tam też właśnie było coś do roztopu. Zbieramy irydzik, pyk. Pamiętam, że chyba tutaj też aluminium można było zbierać. Tak mi się przynajmniej wydaje. To my tu chyba nie mieliśmy dostępu wcześniej. Czy mieliśmy? Rozpoczynienie to mnie jest 100 tysięcy nanokelwinów. No właśnie, czyli tyle samo ile tam. Ja myślę, że cały lód tutaj się dopiero zacznie topić, jak osiągniemy jakiś pułap tego ciepła. Zebrał chyba. Więc robimy full ciepełeczko. Dawaj tego iryda, dawaj. Magnes, aluminium kolejne. Zbieram, bo się może przydać. Jakaś skrzynia jeszcze leży. Co w ogóle mnie było? Ile aluminium? Myślę, że możemy to zjeść. 2, 4, 6, 8, 10. W ogóle. Ja bym mógł zrobić pewien myk. Ja bym mógł zrobić pewien myk, tylko czy mi się uda zrobić ten myk, to ja nie wiem. Co potrzebuję do zrobienia stacji? Żelazo i krzem. Tytan. Tylko nie mam miejsca nawet. A jakie żelazo mam? Nie mam. Żelazo i krzem. W ogóle już byśmy teraz mogli ten iryd pozamieniać na pręty irydowe. Tam? Tam. Żelazo, tytan. Tytan. Lodu trochę. Żelazo.
I mogę już zrobić, tak? Mogę. Więc żeby się po prostu z tym nie pierdzielić głupio, to sobie porobimy tutaj pręty i tyle. Kurde, to było w stacji rzemieślniczej T2. Prawda? Prawda. Uck mi. Dobra. Co do rzemieślniczej dwójki. Aluminium, magnes, krzemi, tytan. Magnes, krzemi, tytan. Tytan. Tyle magnezu mieliśmy. W ogóle się chyba burza rozpoczęła. Magnes? Magnes. Dobra, wydropmy sobie ten iryt stąd. Żelazo. Dobrze, to aluminium tu było. No i gitarka. I teraz możemy irydu zbierać ile chcemy. To też musimy troszeczkę tej wody sobie zaopatrzyć, więc... Myślę, że i tak będę musiał zrobić zwykłą stację i tak. Reklamie nie minie. To niestety mnie chyba nie minie. No ale cóż, no. I tak trochę tych prętów przyniesiemy. Trochę tych prętów przyniesiemy, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, jest lód, jeszcze jeden iryt i możemy wracać do tej naszej bazy pseudo. Jak to wygląda? 4, 8, dobra, będziemy mieć. Będziemy mieć śmiało. Teraz sobie robimy pręty. Zróbmy sobie tą stację rzemieślniczą T1. Zróbmy sobie butelkę wody, napijmy się. Jak to wygląda? Dobra, 3. Tylko dwie mamy? Dwa pręty? Malutko. Chyba, że więcej tego zebrałem. To lipa. W ogóle zrobię teraz sobie tu skrzynkę chyba. I w razie czego... Cały ten złom, który w tej chwili posiadamy, sobie zostawię w tej właśnie skrzynce. Pstułki. Jakieś inne barachło. No ale teraz widzę, że tego irydu już tutaj zbytnio nie ma. Więc nie wiem, ile jeszcze wydobędziemy stąd tego irydu. Że musimy jak najszybciej to ciepło ogarnąć, żeby dostać ten nowy surowiec i zacząć robić kopalnię, bo naprawdę ten surowiec jest tutaj skończony chyba. Przynajmniej w tych jaskiniach. On się chyba nie spawnuje sam z siebie. On się chyba sam z siebie nie spawnuje. Więc przynajmniej ta skrzynka nie będzie mylić. Co tu leży? Iryt. Kolejny irydzik. Daj mi do tego jest tu. No ze 3 sztuki może zrobimy. W sensie ogólnie, nie w tej chwili. To była kolejna skrzynia. Też sobie ją zniszczmy, żeby potem nie prowokowała. Ekwipunek pełen. To po co ja tu schodziłem? Po co ja żem tu schodził? O, tu jest nasza baza. Op. Wow, dobra. Sporo tego już jest. Nie mówię, że nie. To sobie pochowajmy. Dobra, myślę, że już możemy w sumie wracać. 4 pręty, na razie nam starczy. Powietrze. Otrzymano nową wiadomość, od razu sobie tą wiadomość obtykamy.
Jeszcze trochę tego irudu sobie może po drodze byśmy zebrali. Sztuki. Bo tutaj nas w sumie nie było. W ogóle taka jaskinia była otwarta, że tak powiem. To jest kolejny wrak. To jest kolejny wrak. Na pewno sobie go też odwiedzimy, to możecie być pewni. Chyba krzemu nie mieliśmy zbytnio, co? I jeden magnes, dobra, niech będzie. Niech będzie. Wracamy do bazy, odczytajmy sobie wiadomość, którą tam dostaliśmy. Ta baza nie wygląda najlepiej. Ewidentnie nie wygląda. Op. 51% deszczu, dobra. Wiadomość od Riley. Witaj, w końcu udało mi się zlokalizować system, do którego cię wysłali. Nie mam dużo czasu, ale postaram się udzielić ci kilku porad. Wskaźnik sukcesu Planet Crafters jest tak niski, że jest to prawie niemożliwe zadanie. Powinieneś znaleźć kosmiczne jedzenie w swojej kapsule i być może w kosmicznych wrakach. Będziesz mógł samodzielnie uprawiać żywność, gdy spełnisz odpowiednie wymagania. Spróbuj znaleźć nasiona warzyw. Eksploracja i ulepszenie to podstawa. Eksploruj i ulepszaj swój sprzęt, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Czyli ktoś o nas tutaj dba. Ktoś o nas tutaj dba. Tytan. Nie mamy tytanu chyba. Trzy sztuki są. Na razie ten irc odłożę. Renty uranowe. Jeszcze jeden krzem został. Ja akurat tutaj dawał krzem. Tylko tak trochę do dupy to porobiłem. No dobra, trudno. Tu jest jeszcze jedno miejsce w razie czego. Sobie ten magnes na razie tu odłożę z tymi nasionkami, bo muszę wziąć ten złom. I tu postawić kolejny. O! No i elegancja Francja. I fajno, jak on teraz wskaźnik rośnie? No, już teraz to jest luzik. I w ogóle chyba zacznie zaraz topnieć, co jest najlepsze. Chyba zaraz zacznie topnieć, bo mamy 100 tysięcy nanokelwinów, więc spoko. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafters. Trzymajcie się, hej hej!